Witam serdecznie na warsztatach pod tytułem Muzyczne Piątki, poświęconym najwybitniejszym kompozytorom. Przejdźmy teraz do prezentacji. Dzisiaj będę mówić o Antonim Vivaldim. Antonio Vivaldi urodził się 4 marca 1678 roku w Wenecji. Był włoskim kompozytorem, uznawanym za jednego z najwybitniejszych kompozytorów epoki baroku. Vivaldi oprócz tego był kapłanem katolickim, dlatego nazywano go Rudy Ksiądz. Antonio Vivaldi od urodzenia miał kontakt z muzyką. Jego ojciec grał na skrzypcach i uczył syna gry właśnie na tym instrumencie. Vivaldi, jako najstarszy syn, został przeznaczony do stanu duchownego. Gdy skończył 25 lat, uzyskał święcenia kapłańskie. Wkrótce rozpoczął pracę nauczyciela gry na skrzypcach. Lekcji udzielał w lokalnym sierocińcu dla dziewczynek. Z tym ośrodkiem związany był do końca życia. Nazwa sierocińca Pieta pojawia się w komentarzach do wielu jego utworów komponowanych dla wybitnie utalentowanych uczennic. Tworzył liczne koncerty. Ich poziom musiał być naprawdę imponujący, ponieważ przyciągały wenecką arystokrację i zagranicznych turystów. Pierwszy utwór Vivaldi skomponował w 1705 roku, a w 1727 roku powstało jego najsłynniejsze dzieło, czyli Cztery pory roku. I teraz posłuchajmy każdej z pór roku, zaczynając od jesieni. Wiosna. I lato. Przede wszystkim muzykę sakralną, czyli kościelną. W latach 30. podróżował po Europie i pracował jako dyrygent. Zmarł nagle na nieznaną chorobę w 1741 roku podczas pobytu w Wiedniu. Twórczość Antoniego Vivaldiego szybko zyskała popularność. Jego utwory znane nie były tylko w Wenecji, ale również we Francji i Holandii. Artysta występował na scenie, dając koncerty. Szybko zdobył uznanie w środowisku muzycznym. Zainteresowanie znikło jednak po jego śmierci. Dzieła muzyka poszły w niepamięć, a on sam traktowany był bardziej jako ksiądz z zamiłowaniem do skrzypiec. Sytuacja zmieniła się za sprawą innego muzyka. O Vivaldim przypomniał Jan Sebastian Bach, który wykorzystał kompozycję włoskiego artysty przy swoich utworach. Ponownie doceniono muzykę Antoniego Vivaldiego i obecnie traktowany jest na równi z innymi artystami z tego okresu. Znanych jest 859 kompozycji muzycznych, jakie stworzył Antonio Vivaldi. Część z nich
nadal nie została odkryta. Świadczą o tym znaleziska z 1926 roku, kiedy to odnaleziono partytury do 140 dzieł instrumentalnych. Do najważniejszych utworów całej twórczości kompozytora zaliczyć można utwory wymienione tutaj poniżej. Vivaldi miał niezwykłą wyobraźnię. Wiele swoich koncertów opatrzył zapowiadającymi ukryty program tytułami, na przykład Burza Morska, Niepokój albo Szczygieł. Doskonale operował kontrastami, czyli tempem, dynamiką i nastrojem, wciąż zaskakując słuchaczy i dostarczając im bardzo silnych emocji. I teraz posłuchajmy sobie Szczygieł. Rzeczywiście, tak jakby imitował tego ptaszka, prawda? Ten flecik. I teraz zadam kilka pytań naszym przedszkolakom, żeby się dowiedzieć, czy uważnie słuchał. Pierwsze pytanie. Jak miał na nazwisko nasz kompozytor? Tak, Vivaldi. Antonio Vivaldi. Drugie pytanie. Jak go potocznie nazywano? Podpowiem, że to coś z księdzem. Rudy ksiądz. Rudy ksiądz. Tak go potocznie nazywano. Trzecie pytanie. Skąd pochodził nasz kompozytor? Z Włoch. Pochodził z Włoch. Urodził się w Wenecji. I ostatnie pytanie. Czy nasz kompozytor miał bujną wyobraźnię? Tak, miał bujną wyobraźnię i o tym świadczy ostatni utwór, który słuchaliśmy, czyli ten Szczygieł. Dziękuję za uwagę.